Dzień dobry, dzień dobry. Jest co prawda środek nocy, kiedy to nagrywam, ale że wy to będziecie oglądali rano, przynajmniej niektórzy, więc możemy zupełnie swobodnie zakrzyknąć. Good morning, Vietnam! Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w piątkowy poranek. Strasznie się głupio czuję to mówiąc, dlatego że u mnie jest środek nocy, ale witam was bardzo serdecznie w piątkowy poranek w ostatnim odcinku serii 6 rano, w tym tygodniu oczywiście. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i bardzo się cieszę, że kolejny dzień chcecie rozpocząć od jakiegoś sensownego zdania, a dzisiaj w ogóle będzie super, bo zdanie, jak zawsze w piątek, będzie z Pisma Świętego. Ale zanim do niego, bo oczywiście zawsze w piątki spotykamy się z pandzią, zanim będzie zdanie o pandzie, to będzie panda w sensie taka do oglądania. Moi drodzy, myślę, że każdy z was miał taką sytuację nieraz w życiu, że w coś się wpakowaliście, absolutnie jakby z własnej winy, z własnego powodu i utknęliście tam w tej sytuacji. Bardzo często jakby to są nasze największe nieszczęścia życiowe, które nawet trwają latami, bo się po prostu władowaliśmy w jakąś totalnie bezsensowną sytuację. Jak się okazuje, pandy są mistrzami świata czegoś takiego. Ja kiedy patrzę na tą pandzię tam na tym drzewie, która tam po prostu zawisła, czy też zawisnęła, czy tam jakkolwiek inaczej to nazwać, to jest po prostu obraz mojego serca i mojej duszy. Mnie się to zdarza bardzo często. Po prostu włażę na jakieś drzewo, bo sobie wymyśliłem, że ono będzie super i potem tam się zaklinuje, a u mnie to nie jest zbyt trudno, zaklinuje się, zakleszczę i po prostu jeszcze jęczę na górze, żeby mnie ktoś tam uwolnił. No to akurat była taka sprzeda, że sama się uwolniła. Ale ja zazwyczaj po prostu potrzebuję pomocy. I właśnie o tym będzie dzisiejsze zdanie. Kochani, cytat na dzisiaj to będzie cytat z Księgi Wyjścia, gdzie oczywiście pojawia się wyrażenie pan da. Już mówię, jaki dzisiaj będzie tekst. Zobaczcie, że nie będę patrzył w okienko, ale już wam czytam to zdanie. To jest Księga Wyjścia, 16 rozdział, 8 werset, a jest tam napisane, co następuje. Wieczorem pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał pan szemranie wasze przeciw niemu. Kochani, to zdanie to jest po prostu miazga, szczególnie kiedy się weźmie pod uwagę kontekst, w jakim to zdanie padło i jakby sytuację, w której ono zostało wypowiedziane przez Mojżesza, który de facto cytuje jakby Pana Boga. Otóż, moi drodzy, to jest taka sytuacja, gdzie Izraelici idą z Egiptu do ziemi obiecanej i oczywiście, jak prawie tam przez 40 lat, jęczą i narzekają. Okazało się, że nie mają smakołyków po drodze, że nie mają kiszonych ogórków, nie mają cebuli, tak jak mieli w Egipcie, no i są bardzo niezadowoleni. I zaczęli szemrać. Kochani, to szemrać to jest, myślę, bardzo ciekawa sytuacja, bo to są właśnie te wszystkie miejsca, gdzie my sami się w coś władujemy, utkniemy w jakiejś sytuacji, no wiem, że to nie zawsze jest oczywiście nasza wina, ale ja mam takie doświadczenie, że bardzo często to jest moja wina i po prostu siedzę tam i jęczę i szemram, że Pan Bóg mnie nie ratuje, że Pan Bóg jest niedobry, dlaczego to mi się dzieje, a oczywiście prawie zawsze sam to na siebie sprowadziłem. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Że oni, kiedy tam, tak tam jęczą i to właśnie, zostali wyprowadzeni na wolność, a jęczą, że nie mają cebuli. Moi drodzy, Pan Bóg jest tak dobry, jest tak cudowny, że nie powiedział, o niewdzięcznicy, skoro tacy jesteście, że ja was wyprowadzam na wolność, a wam się chce ogórków i cebuli, to zobaczycie. Nie, tylko Pan Bóg mówi, właśnie ze względu na to, no małoduszne i takie słabe szemranie, to ja was wysłucham. I kochani, broń Boże, ja to nie próbuję powiedzieć o tym, że a jęcz i narzekaj na Pana Boga, bo to nie ma znaczenia. Nie, tylko chodzi mi, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, tego poranka, czyli tej nocy, kiedy nagrywam, żebyśmy zobaczyli, jak On jest dobry. Że On nawet, kiedy spotyka takie małe serce, takie serce, które po prostu tylko jęczy, narzeka i wzdycha, to On mówi, no i właśnie i tak dam Ci dobro. Mało tego, to jest w ogóle taka zachęta do czegoś jednego. Bądź prawdziwy przed Bogiem. Nawet jeżeli jesteś na Niego obrażony czy obrażona, nawet jeżeli masz po prostu same tylko negatywne rzeczy względem Niego, to stań w prawdzie. Ja nie mówię, że tak ma być tobie oczywiście zawsze i że byłoby super, żebyś do końca życia trwał w obrażeniu na Pana Boga. Nie. Ale bądź prawdziwy. Pan Bóg nie znosi ułudy fałszy, nie znosi takiego faryzeizmu, który jakby jedno ma w sercu i w głowie, a co innego udaje. To jest nasza kościelna rzecz po prostu przepowszechna. Nie. Bądź prawdziwy, dlatego że Pan Bóg nawet takie małe, ściśnięte serca strasznie kocha i chce po prostu pomóc. O co mi chodzi dzisiaj? Kochani, stańcie dzisiaj, tego dnia, ostatniego dnia tego tygodnia, w piątek,
w takiej prawdzie przed Bogiem. Jeżeli jest wam gdzieś po prostu strasznie źle, powiedzcie to. Jeśli jesteście na Pana Boga trochę nawet obrażeni, powiedzcie to. Jeśli macie do Niego 1000 pretensji, powiedzcie to. On was kocha i On chce wam wszystko dać. Stańcie i nie bójcie się Jego, nie bójcie się prawdy, tylko stańcie przed Nim, zawołajcie, jak potrzeba, to szczerze, miłośnie zaszemrajcie, a On powie, rano i wieczorem będę wam dawał, bo strasznie was kocham. I to się dzisiaj może wydarzyć, tego dnia, właśnie dla ciebie, dlatego, że Pan da. Dobra, to tyle w tym tygodniu. Widzimy się w poniedziałek o 6 rano. Wczoraj wieczorem strasznie fajnego vloga wrzuciłem. Nie wiem, czy widzieliście. Bardzo mi się podobał. No, w sensie mój to mi się podobał, ale bardzo fajny. Taki z Waszyngtonu. Jak ktoś nie widział, to niech se tam obczai. No, a my się widzimy w sobotę. Co ja gadam? Wtedy się w ten. Poniedziałek, 6 rano. Pa!